Witam Was serdecznie. Dzisiaj w nowej odsłonie piękny Jaguar F-Pace 2020 rok. Dwulitrowy diesel, 180 koni mechanicznych. Ciekawa jednostka napędowa w wersji R-Sport. Pięknie wykonany. Przyciemnione całe zewnętrzne listwy. Przyciemnione szyby. Wszystko wykonane w ASO. Także auto jest jakby w niecodziennej odsłonie. Klapa oczywiście elektryczna. Zajrzyjmy do środka. Co nam tutaj pokaże? Piękne koło dojazdowe, także lewarek. To, co potrzebne do zmiany, jest na miejscu. Lećmy dalej. Dalej. Piękna, ciemna tapicerka łączona ze skórą. Boczki skórzane, czyli się nie przetrą. Jeszcze raz dodam coś o tych szybach. Naprawdę świetnie wykonana robota. A tymczasem wejdźmy do środka, hacząc oczywiście o piękny emblemat Jaguara. Wejdźmy do środka i powiedzmy sobie szybko coś o systemach, a mianowicie po odpaleniu wygląda to tak, grzybek się wysuwa, świetna rzecz. I dalej możemy sobie tutaj przeklikać troszeczkę systemy, mianowicie mamy tutaj kilka takich fajnych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli wejdziemy w tryb na deszcz, lód i śnieg, to jakby łącznie w tym systemem jest system, który nam jakby ogranicza dodawanie gazu i nie wejdziemy w poślizg. Także to jest bardzo fajna rzecz. Dalej systemy po kolei, wiadomo, eko, normalny. Dynamiczny, przy dynamicznym ładnie się zegary podświetlają na czerwono. No i cóż dalej? Dalej, no to wiadomo, całe menu wypełnione wszystkimi rzeczami, często potrzebnymi, często mniej potrzebnymi. Ustawienia, jak w Windowsie komputera, także wszystko co potrzebne tutaj znajdziemy, łącznie z kamerą 360 stopni. To jest zawsze bardzo przydatna rzecz. Także cały pakiet systemów potrzebnych do życia codziennego mamy. Do tego łopatkowa zmiana biegów, multifunkcyjna kierownica. Powiem tak, piękne wykończenie na białej nitce, piękne przeżycie. Tutaj jeszcze taki piękny emblemacik znalazłem Jaguara. No i nie byłbym sobą, gdybym nie dodał czegoś o podsufitówce. Sufitówka świetna, bo jest w bardzo ładnej alkantarze. Praktycznie jak nubuk. Także wnętrze śliczne. Reszta opisu i szczegóły na naszej stronie papis.pl. Zapraszam Was tam, oglądajcie nas, Facebook, Instagram, TikTok. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.